Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto pijaczek. Będzie to biszkopt kokosowo-makowy. Mam tutaj szklankę białek, szczyptę soli, białka z cukrem. Wbijamy na sztywno. Mam 3/4 szklanki cukru, szklankę kokosu, szklankę mielonego maku i 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i formę 20×20 mam wyłożoną papierem do pieczenia. Białka z cukrem ubijamy na sztywno. Białka już mamy ubite, dodajemy pozostałe składniki. Dosypujemy proszek do pieczenia, kokos oraz mak. I składniki należy połączyć. Tak. I ciasto wyłożymy do formy. Będziemy piekli 35 minut w 170 stopniach. Powtarzam zawsze do suchego patyczka. I biszkopt kokosowy makowy do pijaczka, ciasta pijaczek, wędruje do piekarnika. Wyrównujemy powierzchnię i tak przygotowany biszkopt wędruje do piekarnika. Na 35 minut w 170 stopniach. Ma być suchy patyczek. Biszkopt makowo-kokosowy przekroiłam na pół i nasączymy go ponczem. A tutaj mam krem budyniowy. Przepis znajduje się na moim kanale. Ze względu na to, że to się nazywa ciasto pijaczek, to jest dla dorosłych, nie dla dzieci. Ja tutaj mam 1/2 szklanki alkoholu, dowolny. Ja mam taki z swojej roboty nalewkę kawową. Świetnie smakuje w tym cieście. I 4 łyżki wody. I tym należy nasączyć biszkopt oraz będziemy nasączać nasze biszkopciki. Do kremu budyniowego również dodajemy alkohol, ponieważ lepiej smakuje taki krem, a przepis, tak jak już wspominałam, jest na moim kanale. Wykładamy krem. I ułożymy na kremie biszkopty nasączone alkoholu. Tak. I teraz biszkopty wkładamy do alkoholu i nasączamy. I układamy na naszym cieście. Trzeba dobrze zanurzyć. Dlatego to ciasto się nazywa pijaczek, ponieważ ono
niż kopty nasączone lepiej smakują. Tak, i tu już mamy. Jeszcze troszkę zostało, to może po górze nasączymy bardziej biszkopty, abyśmy mieli pewność, że biszkopty są dobrze alkoholem nasączone. I teraz przykrywamy drugą częścią ciasta. Och, mogłam leciutko, nie. Trzeba leciutko posmarować. Smarujemy i dociskamy. I wówczas mamy pewność, że nasze ciasto tak. Jest ono bardzo delikatne, więc musimy uważać przy składaniu. O. I należy wyrównać i docisnąć. Tak, i mamy. I wierzch standardowo smarujemy kremem. I możemy albo rozpuszczoną czekoladą, albo startą czekoladą. Należy wierzch polać, udekorować według uznania. I ciasto pijaczek powędruje do lodówki. Tak. Tak wygląda ciasto pijaczek, które wędruje do lodówki. Na 3 godziny. I tak oto wygląda ciasto pijaczek. Ja spróbuję. Ojej, no ale nic się nie wydarzyło złego. Ukroimy kawałeczek. No, ciasto jednak musi być jeszcze dłużej w lodówce, ale ja chciałam. Także ciasto najlepiej to jak zostawiamy na noc. Wtedy mamy pewność, że mamy o. I tak oto wygląda ciasto pijaczek. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Ciasto pijaczek.